Wybierasz się w góry? Mam nadzieję, że nie cierpisz na lęk wysokości albo lot. Może ta grota jest właśnie tym, czego szukam od wielu lat? Miejscem ukrycia składu donatów. A co to właściwie ma być? Tak, opowiedz nam tę legendę. Powiadają, że wiele stuleci temu przedwieczni mieli króla, który uwielbiał ciastka. Król wysłał poddanych, by na całym świecie szukali jak najsmaczniejszych donatów. Błyskawicznie zgromadził bezcenny zbiór smakowitych, doskonale zakonserwowanych przysmaków z dziurką. Prawdziwą górę przepysznych łakoci. Dosyć. Będziemy cały dzień patrzeć, jak pan Łasuch się ślini, czy pójdziemy szukać tej maszyny? Jeśli chcesz przeglądać moją kolekcję komiksów, musisz założyć rękawiczki. Jesteśmy na miejscu, lecz zdaje się, że to coś więcej niż zwykła jaskinia. Znajdziecie tego gromoszczęka wewnątrz. Na boginie. Leci proste radości demolki. Za moich czasów uczyliśmy się słabych punktów napalić. Celuj w światełka. Granat! Na opiłki! Uwielbiam to. Szkoda, że moje wnuki nie są tak troskliwe. Potrzebowałam tego! To miejsce jest przedziwne. Czy naprawdę tak wyglądał dawny świat? Wygląda na to, że to coś, co przedwieczni nazywali kotłem. Fascynujące! Kiedyś wpadłem do kotła. Chciałem podkraść łyżkę słynnego seramskiego gulaszu mojej mamy. Powiem wam, że był pikantny. W tym przypadku kocioł to wielka podziemna fabryka, w której budowane są maszyny. Jasne. I wypiekają tam kultystów w piecu do pizzy. No weź, nie urodziłem się wczoraj, Silence. Więc to stąd pochodzą wszystkie maszyny. Są budowane w takich miejscach. Pamiętaj, że przed twoimi narodzinami był okres, kiedy maszyny były łagodne i spokojne. Może ludzie z przeszłości stworzyli maszyny, by wspomagały i chroniły przyszły świat. Ale wtedy ta czerwona, potworna galareta wszystko popsuła. Ten sosik potrzebuje iskry. Ale zabawa!
brak mostu. Nie problem. Mnóstwo z tego zbudujemy. Aby iść dalej, muszę zasilić to ustrojstwo. Dzięki tym klockom stworzymy coś nowego. Trzeba czegoś więcej, by mnie zatrzymać. Wspaniałe są dzieła bogini. Więcej kawałków dla serca matki. Zaraz pobiję rekord szybkości na lądzie. Trzeba wziąć się w garść. Lub zaraz wypuchnie. Masz dość? Te rogi fajnie wyglądałyby u mnie na ścianie, albo wbite głęboko we wrogu. Żuwacze zawsze uciekają. Pewnie już... O, eksplozje zawsze budzą wspomnienia. Tak, zburzyć wszystko! Walnij tutaj! Mam to trafić znowu? Tu można zrobić solidne uszkodzenia. Łap! Uwaga, leci!
zobaczmy, co się stanie. Celuj w światełka. Patrzcie, jak kontratakuje. Ależ to łomocze. Destrukcja. Uśmiecha się do mnie. Ach, to wyzwalające. Dobrze, że rano miałam zajęcia z jogi. Zrobić solidne uszkodzenia. O, zobaczmy, co się stanie. Celuj w światełko. Dzięki tym klockom stworzymy coś nowego. Wszystkie buty powinny mieć wbudowane rakiety. Wszystko połatane. Let's go.
nawet solidne. Rozwalanka! To mnie utrzyma na nogach. A to co z nim? Trzyma na nogach. Dużo lepiej.
muszę skombinować jakąś beczkę. Trzeba ją walnąć w nogę. Kapitan ma słabe nogi. Ta noga wygląda na dobry cel. Granat! Zaraz wypuchnie. Trzeba ją walnąć w nogę. Dobrze, jeszcze raz. O, Katyn ma słabe nogi. Rozgrzewka. Ta noga wygląda na dobry cel. Ależ ci był uparty słaby punkcik. Nie padnie, dopóki nie użyjemy beczek. A tutaj ma słabe nogi. O, mam wygrać. Dobrze byłoby skorzystać z tych beczek. Nie padnie, dopóki nie użyjemy beczek. Mamy przewagę. Granat. Muszę skombinować jakąś beczkę. Trzeba ją walnąć w nogę. Na pewno nie żyje? O, tu żyje! Błyskotka! Choć wciąż nie wiem, jak kwiaty miałyby zaszkodzić temu stworowi, o którym wspominała Liza. Czy to to? Może ma alergię na pyłki. Mój kuzyn kompletnie wariuje, gdy tylko powąża dmuchawca. Wszechmatka ma swój plan, tylko to jest ważne. Cóż, zobaczymy, co powie, gdy przyniesiemy ten kwiatek. Ojej! Nic mi nie jest! Witaj ponownie. Ojej. Udało wam się? Macie pierwszy kwiat? Przepraszam, to nie tak, że jestem zaskoczona. Tylko nie byłam pewna, że to zadziała. To znaczy, broń stworzona z metalowych kwiatów ukrytych w puszczy, by nikt inny ich nie znalazł? Co pani hologram sobie myślała? Przeszło mi to przez myśl. Ale udało się. A teraz jesteście gotowi szukać następnego. I to będzie świetna zabawa, bo rośnie w dżungli. Więc uważajcie na ukąszenia owadów, a także na wilgotność i... Ach tak, na to, co może was zjeść. Powodzenia. Aloy! Musisz to zobaczyć. Okazuje się, że to miejsce ma stołówkę i dzięki nam zostanie ponownie otwarta. Poczęstuję was swoją ostrą zupą rybno-jagodową. Aha, palę się do spróbowania. Nagle zatęskniłam za tą dżunglą.